Dzień dobry i dobry wieczór. Tym razem zapraszam Was na odcinek o winie Rave Squira. Jest to wino, które możecie kupić w Biedronce, odmiana Syrah i Viognier. Polecam. Witajcie, witajcie. Kanał Co mi się na winie. Kolejny piątek, kolejny odcinek o winie. Tym razem wino z Biedronki. I to muszę Wam powiedzieć, wino, które jest w Biedronce znane od lat. Producent, który jest reprezentowany przez wiele etykiet. Ja dzisiaj dla Was przygotowałem moim zdaniem ciekawe wino właśnie od tego producenta. Z odmian, które też osobiście bardzo cenię, więc mam nadzieję, że podzielicie ten entuzjazm, a przede wszystkim mam nadzieję, że wino będzie Wam smakować. Spójrzmy, o co chodzi. Jest to, słuchajcie, producent, który nazywa się Rave Squira, aczkolwiek nie jestem przekonany, że nie do końca poprawnie tę nazwę wymawiam, no ale tak mniej więcej próbuję jakoś fonetycznie się wstrzelić w realia. I słuchajcie, co to jest za wino? Jest to wino z dwóch odmian, czyli z odmiany Syrah oraz z odmiany Viognier. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że o ile odmiana Syrah jest odmianą ciemną, o tyle Viognier jest odmianą jasną. Natomiast nie jest to jakiś odosobniony ewenement, takie połączenie win czy winorośli czerwonych i jasnych się zdarza. Nie ma to większego wpływu na kolor. Poza tym muszę Wam powiedzieć, że na kontretykiecie, i to bardzo cenię, macie dokładną procentowość, nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie te górne parametry. Mówią Wam o tym, że w tym winie Syrah jest użyte w 97%, Viognier stanowi tylko 3%. No więc trudno, żeby tutaj wpłynęło to na barwę, ale być może na aromat już trochę tak. W ogóle też taka ciekawa informacja, mam nadzieję, że ciekawa, z którą chciałbym z Wami się podzielić, bo tutaj mamy akurat wyszczególnioną procentowość bardzo, bardzo dokładnie, tak? 97 Syrah, 3 Viognier. No i nie ma wątpliwości co do tego, jak to wino jest złożone. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy kupujecie odmianę, czy kupujecie wino i na tej etykiecie tego wina jest napisana, jest podana jedna odmiana winorośli. Załóżmy, że to będzie Cabernet Sauvignon. I to jest jedyna odmiana, która tam występuje na etykiecie. To wcale nie oznacza, że w samym winie nie może być jeszcze czegoś innego. Różne kraje mają różną strategię, jeżeli chodzi o... Znaczy strategię, no mają różne przepisy, jeżeli chodzi o to, jak etykiety powinny być formułowane. Chodzi o to, że na przykład jakiś kraj ma taki przepis, że jeżeli w danym winie odmiana Cabernet Sauvignon stanowi co najmniej 95%, to można tylko i wyłącznie tę odmianę podać na etykiecie i nie trzeba dodawać informacji nigdzie, z tyłu, ani z boku, ani pod spodem, że również inne odmiany były używane do produkcji tego wina. Także pamiętajcie o tym. Aczkolwiek czasami możecie również spotkać się z taką sytuacją, że producent wprost pisze Wam Cabernet Sauvignon 100%, no to wtedy też nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest. Taka dygresja, ciekawostka. Króciutko o odmianach, bo są moim zdaniem ciekawe. W ogóle one pochodzą z jednego regionu, czyli z Doliny Rodanu. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Viognier, no to tutaj są pewne domysły, że może nie do końca, może ona pochodzi z Dalmacji i została do Doliny Rodanu przewieziona. Ale nawet jeżeli, to tak naprawdę ona w Rodanie tak jakby no, doczekała się takiego swojego pełnoprawnego bytu w tym świecie winiarskim. Syrah również Dolina Rodanu, aczkolwiek Syrah jest oczywiście taką odmianą mocno, mocno międzynarodową, no bo jest spotykana w wielu krajach winiarskich Europy i całego świata. Zresztą Viognier też, oczywiście poza Europą i poza Francją, no jak widzicie, tutaj jest akurat wino portugalskie, jest spotykane. Ja w ogóle Viognier i Syrah to są takie dwie odmiany, które lubię. Syrah jest fajną, taką ciekawą, przyjazną, zazwyczaj dosyć taką ciepłą odmianą winorośli, dającą przyjemne, aromatyczne wina. Viognier to jest taka odmiana, która się charakteryzuje bardzo kwiatowymi, takimi owocowymi winami i również bywają te wina niezwykle przyjemne, także jeżeli będziecie mieli okazję, jeżeli lubicie białe wina i upolujecie jakiś Viognier w sklepie, co nie tak
łatwo zrobić, bo Wioniery jeszcze jest taką winą, która rzadko występuje w takich sieciówkach jako takie wino jednoszczepowe, ale jeżeli traficie, no to kupcie dla ciekawości i sprawdźcie, czy Wam ta odmiana pasuje. Co tutaj jeszcze słuchajcie na etykiecie? Wino ma 14% alkoholu, jest to wino wytrawne. Jest tutaj jeszcze informacja, że 8 miesięcy było leżakowane w beczkach z francuskiego dębu, co zapewne będzie czuć w aromacie. No i jest też informacja, że jest to wino niefiltrowane i może zawierać osad. I powiem Wam, że jest to dosyć istotna informacja, bo rzeczywiście w takich winach osad może wystąpić. I pamiętajcie, że osad to jest nic złego. To jest naturalna rzecz, która w winach występuje. No jeżeli go zlokalizujecie, no to po prostu trzeba go sprawnie od wina oddzielić. Jeszcze może parę słów o samym producencie. Raves Quira, no tak się, tak ja będę to wymawiał, na pewno tak do końca wymawiać się nie powinno tej nazwy. To jest, słuchajcie, nazwa producenta, ale też takiej całej posiadłości, która jest w regionie Alentejo, czy Alentejano, bo to jest z tego regionu pochodzi to wino. Jest to największy region upraw winorośli w Portugalii, na południu tego kraju, czy w południowej części, może tak. I to jest taka posiadłość, która została kupiona w latach 40. XX wieku, chyba w 40. no w latach 46 chyba, albo 48, przez takiego pana, który się nazywał Manuel de Mello. I to przez wiele lat była taka posiadłość, która po prostu no, służyła jego rodzinie jako takie miejsce po prostu do życia. Pierwsze nasadzenia winorośli odbyły się tam w roku 98, czyli od 98 roku funkcjonują tam winnice. Pierwsze zbiory były w 2001 roku, no a pierwsze wino wypuszczone na rynek zostało w 2003 roku. No i trzeba przyznać, że jest to taki producent naprawdę ceniony. No w Biedronce jest obecny od lat i trzeba przyznać, że no ma tam swoją silną pozycję i też wiem, że jest generalnie rzecz biorąc produkty tego producenta są naprawdę cenione przez winospijaczy, którzy często w Biedronce się zaopatrują. Tutaj od razu dodam, że za wino zapłaciłem 25 zł. Tak to wygląda. Czy coś jeszcze Wam tutaj mam do przekazania? Jeżeli chodzi o etykietę, to myślę, że wyczerpałem wszystko, co miałem do powiedzenia. No dobra, więc przejdźmy do tego, co w tej butelce się znajduje. No muszę Wam powiedzieć, że jak już nalewałem, to zwróciłem uwagę, że naprawdę ten kolor jest taki ciekawy. Oczywiście kamera troszkę przekłamie, tak się trochę odsunę, żeby to było lepiej widać. Ładna taka, z jednej strony ciemnowiśniowa barwa, ale z drugiej są tutaj też takie ładne purpurowe refleksy i tych purpurowych refleksów może nie widać u Was, ale uwierzcie mi, że takie tutaj przebijają i naprawdę sprawia to, że to wino się prezentuje bardzo ciekawie. Jeszcze jedną Wam rzecz powiem, zanim przejdę do samego wina. Tak, a propos tego, co trzymam w ręku, korek naturalny, bo jeszcze warto dodać, że ta cała posiadłość ma też dosyć duże hektary, czy ma dosyć sporo hektarów lasu korkowego, czyli są tam dęby korkowe, z których robi się korki z kory naturalnej, czy korki naturalne z kory, a może tak. No i są też gaje oliwne, czyli to jest taki kompleksowy, taka kompleksowa, duża posiadłość, która ma wiele w sobie dobra. Dobra. Na czym skończyłem? Skończyłem na barwie, no więc przejdźmy sobie do tego, co tu słychać w aromacie. No i słychać tutaj same dobre rzeczy, słuchajcie, a właściwie czuć. Jeżeli lubicie portugalskie wina, to myślę, że ten aromat Was nie zaskoczy i Wam się spodoba. Jest to aromat, który wyraźnie wskazuje na to, że wino rzeczywiście było starzone w dębowych beczkach, ale robi to w sposób niezwykle elegancki, nie narzucający się i nie sprawiający, że te aromaty beczkowe się wysuwają na pierwszy plan w sposób niechciany. One dopełniają resztę, o tej reszcie zaraz powiem. Czuć lekką wanilię, ale czuć też taką
kawowość, trochę taką kawę, takiego, taką trochę ciemną czekoladę. Lekko bym powiedział dymno-skórzane aromaty, no sporo się tutaj dzieje, ale jest to też poparte owocami. Ja tutaj czuję wiśnie i takie fajne aromaty owoców leśnych, trochę jeżynowe, trochę... No jeżyny, jeżyna, wiśnia... No ładnie się to prezentuje. To połączenie właśnie owocowych aromatów z aromatami beczki jest tutaj fajnie zbalansowane i podane w dobrych naprawdę proporcjach. Słuchajcie, zanim posmakuję tego wina, to powiem wam, że ja się jakiś czas temu zorientowałem, że kanałowi Co mi się na winie stuknął rok. Ja wstyd się przyznać, ja nie pamiętam dokładnie, którego marca ja opublikowałem pierwszy odcinek na tym kanale. Wydaje mi się, że to był 21 marca albo 22. No więc okrągły rok już minął, więc słuchajcie, z jednej strony może powinienem zrobić jakiś specjalny odcinek z, wiecie, z szampanami, ale czy z jakimś szampanem, czy z czymś, ale z drugiej strony tak stwierdziłem, że w sytuacji, wiecie... Różnej na świecie, może nie jest to wskazane, więc po prostu takim skromnym toastem przy okazji degustacji wina portugalskiego. Dziękuję wam za ten rok, dzięki za to, że oglądacie. Tak przy okazji się pochwalę, że jakiś czas temu też łączna liczba wyświetleń filmów na kanale Co mi się na winie przekroczyła 50 tysięcy, więc jest tu już taki wynik dosyć moim zdaniem przyjemny. Także dzięki jeszcze raz, mam nadzieję, że zostaniecie z kanałem na kolejne lata. Ja tutaj będę raczej. Dobra. Jak to wino smakuje? Już wam mówię. Przyjemnie. Ma fajną konsystencję, jest takie gęste, takie naprawdę konkretne, jeżeli chodzi o ciało tak zwane. Ma trochę takiej, wiecie, takiej mocy, czyli takiej... kwasowości pomieszanej z tanicznością, z taninami, ale to nie jest jakieś obezwładniające, wyraźne, ale nie jakieś takie monstrualnie nadające temu winu jakiś taki mocny szyk, ale są przyjemne owoce. I powiem wam, że oprócz tego, że czuję te owoce leśne, czuję wiśnie, czuję trochę takie śliwkowe aromaty i trochę czekoladowe, to jestem pewien, w aromacie tego nie czułem, ale w smaku. W smaku czuję też takie jabłka i gruszki. I powiem wam, że to jest chyba zasługa właśnie Viognier, bo to są takie smaki, które często w winach z tej odmiany występują. Także no tak mi się wydaje. Jedynie 3% tego Viognier jest w tym winie, no ale chyba robi robotę, bo tutaj wyraźnie te smaki czuję. Słuchajcie, przyjemne wino. Naprawdę fajne wino. Fajny posmak, taki właśnie trochę zaskakujący, bo nie do końca się kojarzący z czerwonym winem. Natomiast jeżeli szukacie fajnego wina do mięs podanych na wszelkie sposoby, uwierzcie mi, grillowane, pieczone i to od drobiu do steków wołowych, ale też taka kuchnia bazująca na makaronach, na tego typu podstawie, uważam, że to jest naprawdę fajne wino do takiego połączenia kulinarnego. No kurde, tak mnie intryguje ta gruszkowość tego wina, taka... Taki posmak, którego bym się zupełnie nie spodziewał. Ale fajny, to mi się podoba.
mocno też wiśniowe teraz się zrobiło. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, polecam Wam, żeby to wino otworzyć trochę wcześniej. Jeżeli dacie radę gdzieś wynaleźć w piwnicy karafkę, to użyjcie karafki. Jeżeli nie, to wystarczy przelać to wino do kieliszka na jakieś 15-20 minut. Niech ono się trochę otworzy. Przede mu się to. Będzie wtedy takie bardziej właśnie aromatyczne, krągłe i się szybciej ujawnią te ciekawsze, szybciej się ujawni ta ciekawsza strona tego wina. Słuchajcie, mam do Was pytanie, bo mam taki pomysł, żeby czasami robić takie odcinki trochę inne, nie poświęcone jednemu winu, które już znam i jestem Wam w stanie polecić, ale mam zamiar zrobić takie testy win. To mogą być testy producentów, na przykład testujemy ileś etykiet od jednego producenta, to mogą być testy na przykład, nie wiem, wina Chianti z Biedronki, tak? Ja sobie robię selekcję, kupuję, nie wiem, 4-5 win i robimy taki odcinek, no, który ma zbadać temat, tak? Zbadać, czy warto, czy nie warto, które są dobre, które są niedobre. To będą często takie być może wina, których ja w ogóle nie znam i będę je przed Wami otwierał pierwszy raz i też sam się uczył i zaskakiwał, jakie wina co mogą zaoferować. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi odcinkami, które być może będą w ogóle publikowane poza serią, czyli nie w piątki, tylko gdzieś tam we wtorki, w środę, tak żeby trochę urozmaicić sprawę, to wpiszcie w komentarzach tak, po prostu i ja będę wiedział, że coś takiego Was może zainteresować. No dobra, dzięki za odcinek, dzięki za uwagę. Wino polecam, 25 zł w Biedronce. Pamiętajcie, żeby śledzić Instagrama, pamiętajcie, żeby film polubić i żeby kanał zasubskrybować, jeżeli uważacie, że zostaniecie tutaj najdłużej. No dobra, jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych tygodniach na kanale Co mi się na winie. Hej!